Poprzedziły to spotkanie publicznie zgłaszane opinie, że związkowym dołom potrzebna jest związkowa góra. Byle tylko, zastrzegano się, nie przypominała Centralnej Rady Związków Zawodowych. Narodzinom Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych nie towarzyszyła cisza, co jest wróżbą dobrą. Warszawski publicysta napisał, że po dwóch skrajnych doświadczeniach CRZZ w dyspozycji władzy i Solidarności pełniącej funkcje opozycyjne, porozumienie międzyzwiązkowe jest oryginalną próbą znalezienia odmiennego niż dotąd miejsca w polskim krajobrazie społecznym. 120 federacji ma nie tyle swoją górę, ile platformę uzgadniania interesów i negocjacji z władzą. Przewodniczący Alfred Miodowicz tylko przez ułamki sekund mógł spoglądać z góry, kiedy mu gratulowano. Miejsce dla kierownictwa widzi tam, gdzie tworzy się robotnicza opinia. Mało deszczu, mało wyobraźni, czy plaga rozrzutnej cywilizacji? Zamiast odpowiedzi powtarzające się zdjęcia w kronice. Obrazy ze Świebodzic, miasta bez wody. Najwcześniej cysterny podjeżdżają pod szpital, potem żłobki, szkoły, piekarnie i liczne fabryki. Żelazna marszruta, dla której brakuje dnia, a potrzebom można sprostać tylko w 1/4. U hydrologów nazywa się to stan zerowy. Świebodzice nie mają innego zbiornika. Tymczasem rurociąg z Pszenna, który miał być nadzieją miasta, stał się jego zmorą. Nie można nadążyć z reperowaniem i jednocześnie utrzymaniem podłączeń prowizorycznych. Od 3 lat woda cieknie z kranów od 6 do 8 i od 19 do 23. Na wyższych piętrach w ogóle nie. Byłaby mała satysfakcja, gdyby je zajmowali sami budowniczowie rurociągu Pszenno-Świebodzice. W warszawskich zakładach telewizyjnych można się dowiedzieć, że co najmniej 1000 takich drobiazgów, które trzeba zamontować w pudle, pochodzi od kooperantów. Ale nie będziemy przez 1000 dzielić odpowiedzialności. Wobec właściciela Rubina czy Jowisza za wszystko odpowiada WZT. Zacząć wypada od siebie, skoro zakładu nie stać na testowanie każdego detalu i finansowanie reklamacji. Temat jakości pracy, wysokiej jakości pracy jest tematem niepopularnym, bo trzeba tutaj wymagać od siebie, wymagać od kolegów dużo, dużo lepszej pracy niż do tej pory, a tego nikt nie lubi. Każdy woli o swojej pensji. Kiepsko postępuje reforma, skoro apelami, a nie instrumentami ekonomicznymi trzeba krzesać jakość i brakuje miejsca w fabrycznym magazynie odbiorników wybrakowanych. Nowy adres dla nieprzygodnych gości Zakopanego. Ulica Jagiellońska 7. W progi gustownie urządzonej starej leżakowni wstępuje Władysław Hasior, znosząc eksponaty z rozległego świata własnej wyobraźni. Sztandary, zapis wewnętrznej poetyki artysty, obrazy, dotykalne metafory. Tę jedyną w swoim rodzaju galerię wypełnią jeszcze w przyszłości muzyka i poezja. Podczas przeprowadzki, mamy nadzieję, nie uleci ani jeden z duchów opiekuńczych artysty. Ta placówka, zdaje mi się, wreszcie skończy nieproduktywne, mało ambitne w naszym zakopiańskim środowisku wspominanie o byłych tradycjach Zakopanego w dziedzinie kultury. Po prostu ta placówka powinna nowe tradycje na przyszłość stwarzać.
Zawsze twierdził, że pod Giewontem żyje się bardziej z górki, a przez 27 lat za mieszkanie i pracownię miał dwie izby w szkolnym internacie. Za 50 lat nikt się nie będzie pytał o moje socjalne warunki bytowania, tylko się będzie pytał, gdzie są te eksponaty, prawda? Ja je muszę mieć, no. W czasach nie tak zamierzchłych Falenica była pod warszawskim letniskiem. I do dziś, jak widać, nie wszyscy przejęli się awansem do rangi stołecznego osiedla. W latach 60. Urząd Dzielnicowy Siedzibę Wawer zlikwidowano w Falenicy. Przeniesiono na Pragę, czyli teraz obecnie to jest dzielnica Praga Południe. Kto bliżej, ten pierw załatwi sprawy, natomiast nasze sprawy są odsuwane. Ma rację Kazimierz Tkaczyk, przewodniczący Komitetu Osiedlowego. Falenicy nie ma w programach wycieczek do Warszawy, stąd daleko jej do szyku metropolii. Kolejki dłuższe, bo mało sklepów, poczta w ruinie, remonty niespore. Kino, jak widać, w co się bawić, także na załączonym obrazku. Kolej reguluje tętno życia, ale sam przejazd jest największym utrapieniem Falenicy, źródłem wielu nieszczęść i pierwszym tematem osiedlowych zebrań. Szanse w wyborach do nowego komitetu mają tylko gwarantujący energiczny postęp. Raport z jednego jesiennego dnia. W Lesznie pod Warszawą zderzenie trzech samochodów. Była mgła. Mimo to każdy chciał być pierwszy. Nieprawdopodobne. Pasażerowie i kierowcy żyją. Dalej na szosie zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką. Było ślisko. Rannych zabrało pogotowie. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 5,5 tysiąca ludzi. Niewiele mniej niż liczy mieszkańców Kazimierz. To nie drogi są niebezpieczne. Niebezpieczni są ludzie. Ciąg dalszy raportu z jednego dyżuru. Wieczorem we mgle tęgo upity kierowca. Tak mógłby zaczynać się kiepski horror na dobranoc. Taki miał finał rzeczywisty wypadek. Miłość i ból, i świat, i marzenia. Widowisko do muzyki Gustawa Mahlera przygotował w warszawskim Teatrze Wielkim głośny choreograf amerykański John Neumeier. Ja wiem, tylko że ja jeszcze nie mogę. Well, I know. I'm sorry, man. I know. It is